zrobić, to trzeba wszystko postaw zacząć. To nie można tak, że podejdzie się i paliwo się włączy i będzie się pracowało. Patrzcie, chyba w ten kierunek się nie zaje. No ja wiem, jakby teraz to trzeba straszliwie uważać na tego typu klimat. Przy takich mandatach to już szkoda. To powiem wam, że ja się jeszcze nie nauczyłem. Dopiero chyba jak nie złapią, to dopiero się nauczę. I czemu on przyjedzie? No i w ogóle gościu się po prostu przewiózł. Ja się byłem tak przekonany, że ja jadę pod prąd, że ja... Ja też, ale patrzę, znaki są z naszej strony. Nie, Perun to był, security. Thank you.
Nie? Patrz, patrz. Piękne to było. Tylko tam można oszczędzać, gdzie to nie zagrozi. A jak nie sprawdzą tematu i oszczędzą tam, gdzie zagraża, to potem... Widziałeś tego? Co? Pojechał na czerwonym. Prawie... Miał szczęście, że ci wolno ruszali. Pierdziele, no, ale za niego różnica, no. Przy chcesz. Dobra, to no, wyrzucimy. No to pa. Luzik, pa. No piękne wymuszenie, piękne, panie MPK. O, mówi, jedna wielka zieleń. Tu prosto pojedziesz. Aha, aha, okej. Okay. Prosto. Ale... Ja pierdolę, co za łajsa. To ma czerwone, a on ją przypuszcza. Ty, pyszne. Ciebie nie dotyczy? Fuu, dobry wyjazd, ciekawy. Oj, tu się gadał. No to nie wiem, co to na dzwonię. Opać ciastkę, kto jest gotowy? Dokąd ty gościu skręcasz?